Cześć Dążski, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Clicker Heroes, dokładnie tak. Dzisiaj mam bardzo ciekawą misję. Otóż musimy dobić dzisiaj do setnego poziomu, co myślę będzie bardzo trudnym wyzwaniem. Chociaż w sumie nie, wiecie co, bo jestem już na 95 i rozpierdzielam bossa w przeciągu pół sekundy. Dzięki wam znalazłem kolejną grę, której poświęciłem już tyle czasu, że to się kuźwa w głowie nie mieści. Przez ostatnie, no tak, w sumie nagrywałem, rzuciłem odcinek, to było dwa dni temu tak naprawdę, czy jakoś tak? Mam na tę chwilę, o, małe kolejne. Mam na tą chwilę obecnie, jak możecie zobaczyć, 3 dni grania. Co jest ciekawe, to się ogólnie nalicza w momencie, kiedy ja nawet nie gram, więc to jest też dosyć ciekawe. Mój skład prezentuje się następująco. Po prostu wszyscy są może nie wymaksowani, ale naprawdę na konkretnych levelach praktycznie wszystkie umiejętności są kupione. Masakra totalna. Nie mam, kurde, tutaj kupionych ulepszeń, ponieważ postanowiłem sobie, że dzisiaj ciśniemy tak daleko, jak tylko po prostu mi się uda. Mój poziom po prostu obecny i tak dalej. Dodatkowo mam taką jedną niespodziankę, która jest tutaj, ale to wam pokażę za jakiś czas. Uruchommy sobie już w takim razie zaraz dźwięki, ale oczywiście najpierw intro musi wjechać tak, żeby, prawda, oficjalnie rozpocząć odcinek, więc zapraszam na intro. W takim razie uruchamiam już tutaj dźwięki, ponieważ to będzie po prostu, wiecie, takie pół, 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 więc uwaga. Tak, dokładnie. To był jeden z bossów, który, no myślałem, że ja pierdzielę, przecież ja nigdy nie będę w stanie w ogóle go tak szybko rozpierdzielać, a wystarczyło kilka godzin i nagle zrobiło się z niego po prostu, no nic się z niego nie zrobiło. Mam troszeczkę skilli, jak możecie zauważyć, te dwa już znacie, tutaj mam Lucky Strikes, tutaj mam Metal Detector, tutaj mam jeszcze kilka, które mi się odnawiają, tu jest też bardzo fajne, 200% crit damage przez 30 sekund, jest to bardzo fajnie. Możecie zobaczyć, że mam 739... Duże Q to jest, czekajcie, se patrzę w legendę. Sextillion, czyli 739 sextylionów damage per second. Nic nie muszę robić, taki damage po prostu zadaje. To są takie jednostki, że to się w głowie nie mieści. Przechodzimy sobie tutaj, tutaj wszystkie moby giną od razu. Przechodzimy sobie tutaj, też wszystkie moby giną. Przechodzimy sobie tutaj, też wszystkie moby giną. Mamy level tutaj 99 i szykujemy się, uwaga, na bossa na poziomie setnym. Cóż to będzie za boss? Przyznam szczerze, że jest to najbardziej brutalny boss, jaki kiedykolwiek widziałem. What the fuck is this? To jest mały, słodki kuciaczek. Are you fucking... Jak się przyjrzymy bossom, na przykład na poziomie 90, był to taki, kurde, jakby Jin, coś takiego, Arcane Guardian. Na 85 był, no jakiś tam czarnoksiężnik, nie wiem jak to tam nazwać. Na 80 był w ogóle wielki Yeti, którego myślałem, że w życiu nie będę w stanie pokonać. Na poziomie 75 była też taka jakby zmora śnieżna, nie wiem jak to też inaczej nazwać. Na poziomie 70 był kuźwa golem, ale nie, poziom setny, kuźwa. Cisnąłem do niego przez 3 dni, poziom setny. Mały pieprzony kotek. Przyznam szczerze, że naprawdę jestem zaskoczony. Nie sprawdzałem właśnie, nie sprawdzałem w żaden sposób, jak ten boss może wyglądać, żeby sobie nie w żaden sposób niespodzianki. I przyznam się szczerze, że spodziewałem się wszystkiego, najstraszniejszych potworów. Kuźwa, kotka to bym się w życiu nie spodziewał. What the fuck? Dobra, w ogóle co to jest? Jakiś prezent? Congratulations for getting your all-time highest zone 100. You receive one random gilded hero. Okay. Click to open. Tree Beast. Nie rozumiem, ale ogólnie zyskałem jakiegoś tam bohatera, którego tutaj w sumie nie mam, tylko on jest gdzieś tam w takich... A nie, tutaj jest. On jest teraz jakiś taki lepsiejszy, czy co? Ale chyba więcej DPS-ów teraz mam ewidentnie, nie? Nie znam się, nie będę się wypowiadał, ale dobra. W takim razie ciśniemy dalej, no nie będę tutaj dłużej przeciągać, ciśniemy 101 level i gram na przeglądarce. Mówiliście mi, że ta gra jest na Steamie, faktycznie jest na Steamie, ale jeżeli ją uruchomiłem na Steamie... Taki wielki pojęku. To niestety, znowu, to niestety po prostu musiałbym zacząć grać od początku, a już miałem tutaj wszystko to porobione. Jak widzicie, rozpierdzielałem wszystkich przeciwników, jak leci. Nie spodziewałem się, że aż tak łatwo będzie mi szło.
Powiem wam szczerze, naprawdę, jak zobaczyłem pierwszego bossa, bo my skończyliśmy odcinek na poziomie 14, jak zobaczyłem pierwszego bossa na poziomie 20, myślę sobie, ja pierdzielę, przecież tego się pokonać nie da. A kilka dni później, jak widać, kurde, zero w ogóle jakiegokolwiek stresu, zero problemu z czymkolwiek. Przenieśliśmy się jak na razie z takich krwawych terenów na, powiedzmy, takie bardziej przerąbane, bardziej takie, może nie przerąbane. O kurde, mamy bossa na poziomie 105, ale jak widzicie, nie muszę nic robić i możemy go na spokojnie pokonać. Bardzo fajnie. Nie muszę jeszcze używać nawet moich skilli, nie muszę jeszcze nawet nic klikać. Przechodzimy do poziomu 106. Ja jestem dzisiaj takim koksem, że to po prostu się w głowie nie mieści. Łapka w górę, mam nadzieję, będzie zostawiona za tak epicką akcję i po prostu za tego epickiego bossa na poziomie 100. To było coś tak niesamowicie głupiego, że w życiu bym się naprawdę tego nie spodziewał. Wszystkiego bym się spodziewał, naprawdę, jak myślałem, że jakiś golem, coś tego, nie, jakiś taki kozak. Nie, kotka wpierdzielili i bi się z kotkiem, no ludzie. To jeszcze jakbym się z nim męczył, to naprawdę bym, kurde, się załamał chyba psychicznie, nie? Jakbym musiał się z nim dłużej jakoś... Padają w miarę szybko, tak? Bo przeciągu tam 2, może 3 sekund, ale mimo wszystko to nie jest taka prędkość, jaka miała być, więc można by się spodziewać, że boss na poziomie 110 będzie już jakimś wyzwaniem. Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało. Dobra, poklikajmy troszeczkę. Oczywiście dodaję też dodatkowo... Jezu, takie brzydkie pająki. Dodaję oczywiście krytyczne obrażenia. Mam tu wszystkie naprawdę poulepszane już tak w piździet. Jednej tylko rzeczy nie chcę zrobić. Nie chcę ulepszyć tego gościa na poziomie setny, nie, czy tam nawet 150, bo to jest jakiś create a new universe, coś tam, bla, 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 bla. I this will restart your game and coś tam, że otrzymam jakieś 3 dusze wojowników, ale to jest mi kompletnie niepotrzebne, ja wolę sobie po prostu normalnie pograć. Dobra, mamy level 109, to jeszcze nie jest boss, ale jak widzicie, to już są przerąbane moby. I dobra, mamy odnowione nasze tutaj specjalne umiejętności. I jeszcze nie ulepszyłem tutaj tego bohatera, a mogę to zrobić i wtedy z tych 813 zrobi nam się na pewno troszeczkę więcej tych damage per second, więc zobaczymy, cóż tu się będzie działo. Do wszystkiego zaraz dojdziemy. Jestem bardzo ciekawy, jak będzie się prezentował boss na 110 levelu. Mam nadzieję, że chociaż będzie, kuźwa, chociaż trochę straszny. A tu ciul, jakiegoś wielkiego pająka mi wpierdzielą, albo co. No powiem szczerze, no trochę bym się zdziwił. Okej, okay. Czy jesteście gotowi? Ja nie wiem, ale muszę to sprawdzić. Uwaga! O, no i dobra, i ten już jest, widzę, konkretny. Ma ponad 50 tysięcy sekstylionów, kurde, HP. I powiem wam szczerze, patrzcie, że nie pokonam go już nic nie robiąc. Tak więc wydaje się, że będę musiał użyć klikania. Co też może okazać się nie do końca skuteczne. Oj, coś czuję, że będzie ciężko. Oś ty mendo. Właśnie mendo, nie. Jeżeli do 15 sekund nie zjechaliśmy mu połowy HP, to nie ma co. Pierwsza tajna broń na dzisiaj. Ulepszamy sobie tutaj. Robi nam się 1300. I ulepszamy sobie to. 1447. Okej. W takim razie jesteś gotowy? W dalszym ciągu trzyma się. Bestia się trzyma. Primal Mama Ferny Fat Bat One Hero Soul. Nie wiem, kuźwa, o co chodzi. Ale już mu szybciej to troszeczkę życie leci, już można by się tutaj faktycznie czymś poszczycić. Dobra, ale zrestartujmy go sobie tutaj i zacznijmy klikać. Jeszcze nie używam moich skilli, ponieważ to zostawiam na naprawdę hardkorowego przeciwnika, który myślę będzie boss na poziomie 115, bo ile dzisiaj do niego dotrzemy, ale myślę, że nie powinno być z tym większego problemu. Dobra, teraz widzę, że tutaj może być problem, chociaż jeżeli włączę tryb super klikacza, to... Będę w stanie... O kurde, czy ja będę w stanie? Jest! Oh yeah! Pokonaliśmy go, chociaż naprawdę nie było łatwo. Mamy kolejny prezent. To jest też ciekawe. Przez 100 poziomów nie uzyskałem żadnego prezentu. Co to jest? Farm mode. No automatic advance. Click to change to progression mode. I mamy Gilded Hero kolejny. Macku! Okej. Okay. Czy coś nam tutaj jeszcze wskoczy, bo tutaj nam... O, mamy kolejnego ptaszorka, gdzie on tutaj wleciał. Halo, 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 to był ten. Nie ma go tutaj? A może akurat... Nie, mam go tutaj, dobra, jest, wskoczył. Mamy tutaj spore problemy z tymi mobami. Ten ma skill energize. To jest wtedy, że podwaja się jakby siła danego skilla, którego używamy, czy jakoś tak, tak, według tego. Podwaja efekt...
następnego skilla, którego użyjesz, tak? Czyli uruchamiam chyba to i dopiero coś tam innego, czyli na przykład to, to wtedy będę miał 400% damage'a na przykład, więc wtedy jakiś tam boss nie powinien mi sprawiać większego, myślę, problemu, chyba że będzie naprawdę wielkim koksem. Zanim ja go ulepszę, bo to poziom setny musi być. Nie wiem, czy ja dam radę, mam... Po 10 tysięcy zabiera za ten. Oj, może być ciężko. Teraz już 37, oj, będzie ciężko. Odnoszę wrażenie, że raczej rady nie dam. 87, 88, 90. Oj, powiem wam, jest naprawdę, naprawdę ciężko. Potrzebuję jeszcze 10 leveli, żeby mieć w ogóle takiego skilla. Też będę musiał mieć 280 złota do tego, więc troszkę lipa. Dobra, to wychodzi na to, że będziemy musieli zacząć troszeczkę klikać wreszcie. Okej, mamy 113 arenę, czy tam planszę, nie wiem jak to tam nazwać. Jeszcze nie użyliśmy naszych skillów, ale coś czuję, że teraz będziemy musieli ich użyć. Chociaż podejrzewam, że to może nie wystarczyć na najbliższego bossa, bo jak widzicie, naprawdę męczę się już tutaj cholernie z tymi obecnymi tutaj przeciwnikami. Chociaż klikam jak porąbany. To jest jeden z moich asów w rękawie, ale jeszcze mam jednego asa w rękawie, który mam nadzieję również się troszeczkę przyda i pomoże mi troszeczkę tutaj rozwinąć skrzydła, można by tak powiedzieć, więc ja sobie tutaj jeszcze mimo wszystko pierdyknę go na maksa. 7 leveli potrzebuję, potem 280. Powinniśmy dać radę. Powinniśmy dać radę, jeżeli użyję mojego drugiego asa w rękawie. Póki co jeszcze ciśniemy po prostu najzwyklejszą metodą klikania, napierdzielania i w ogóle. Kurde się będę tam z wami pierdzielił. Widzicie te kliki? Ja mam zwykłą myszkę, tą co zawsze. Hała! Tylko po prostu jakoś tak się spiąłem, że ten paluszek to po prostu Halo! Proszę mi nie dzwonić! Dawaj, jeszcze kurde, jeden przeciwnik i poznamy bossa na 115 poziomie, który okaże się pewnie jakimś kuźwa słodkim kotkiem. I tamten boss i tak najbardziej rozpięty. No mówię, bo wszystkiego bym się spodziewał, no seriously. Dobra. Nie wiem, czy jestem na to gotowy, ale muszę go zobaczyć. No powiem wam szczerze, naprawdę groźnie wyglądający boss. Na pewno groźniejszy niż kotek. HP mu idzie bardzo, ale to bardzo delikatnie. Na pewno najpierw sobie dwa razy jeszcze ulepszymy. Czterech tylko nam tutaj poziomów brakuje, żeby ulepszyć i wtedy będziemy mieli Energize. Więc myślę, że będzie ok. Zrestartujemy sobie i użyjemy pierwszego asa z rękawa, czyli moich skilli. Ok. Jeszcze będę klikał, kuźwo. Piętnaście sekund i giniesz. No halo, dział klask. Ej, jeszcze drugi raz go rozpieprzę. Jeszcze mi starczy skilla. Come on. Prawie. I... Mamy to dwa razy, żeśmy go rozpieprzyli. No naprawdę, naprawdę grub. Mamy 1400 teraz septylionów, tak? Septylionów golda. I możemy sobie w tym momencie na spokojnie tutaj ulepszyć tego i dać sobie jeszcze Energize. A ten skill nam w tym momencie pozwoli cisnąć dalej. Ponieważ na obecną chwilę 29 tysięcy możemy sobie kupić w tym momencie golda, ponieważ mam 20 takich diamencików i to był mój drugi as z rękawa, dlatego użyjemy go w tym momencie. Dokładnie tak. Okej, restartują nam się wszystkie skille, plus mamy jeszcze Energize. Więc chodzi na to, że powinienem zrobić tak, użyć tych, ponieważ tutaj mamy Metal Detector, więcej złota, Golden Click, tutaj mam Dark Ritual, też tam więcej DPS na sekundę i to chcę powielić. Czyli najpierw musiałbym użyć tego i wtedy powinienem mieć naprawdę damage kosmiczny po prostu. Póki co, spróbujmy jeszcze, może nie pofarmić na nim, bo będzie ciężko, ale ulepszyć sobie naszych bohaterów, czyli pociśniemy sobie, ile damy radę. Tutaj po 4000 tego nam zabiera, więc no troszeczkę przerobamy, bo mamy tylko 29 tysięcy, ale można mimo wszystko spróbować. Tutaj na 50 poziomie, ale to nam za dużo chyba pożre tego wszystkiego, chociaż można by było spróbować. Wiecie co, spróbujemy. Ojojoj. Ale czekajcie, mam teraz 11 tysięcy. Ile miałem wcześniej? Nawet nie wiem.
16. Uuu, ładnie nam damage rośnie. To jest naprawdę warte tutaj upgrade'owania go. 21, 26 tysięcy w tym momencie mamy. Damage na klika. Ja go klikaniem moim magicznym mogę rozpizgłać. 31 tysięcy damage'a na sekundę. Mi się to bardzo, bardzo podoba. Damy radę. Myślę, że bossa na 120 poziomie uda nam się pokonać. Jestem tego... prawie że pewien, prawie że... dawaj, więcej hajsu. Zarobiście, będę miał na jakieś ulepszenia. Ale już dawno wyszedłem, kurde, z tysięcy, z milionów, miliardów, tryliardów, kuźwa, kwatryliardów, kwintylionów. Ja już w sekstylionach, kuźwa, tutaj napierdzielam, bo to jest w ogóle coś niesamowitego po prostu, nie? Ukończyć ten, przejść do następnego. I będziemy się bić, powiedzmy, z naszym takim dzisiaj bossem ostatecznym, naprawdę. Nie wiem, czy uda się, czy będzie jakikolwiek jeszcze odcinek z tej gry, ale mogę wam praktycznie obiecać to, że niedługo na hitboxie na pewno postreamujemy sobie troszeczkę z tej gry. Ponieważ, jako że mam teraz trzy monitory, tak, taka ciekawostka, jeżeli ktoś by jeszcze jakimś cudem nie wiedział, mam teraz trzy monitory, mogę sobie to wszystko skonfigurować w ten sposób, że... wiecie, na tym jednym monitorku, powiedzmy, będzie sobie to uruchomione. Można to sobie wyciszyć, będzie to sobie taki, powiedzmy, w okienku na jakąś tam chwilę. Grać sobie w coś innego, mniej więcej obserwować progres, jak to tam wszystko wygląda. I naprawdę porobić coś ciekawego, bo myślę, że niedługo, chciałbym jeszcze tak naprawdę na wakacjach zrobić jakiegoś takiego dłuższego streama. Nie mówię, że 24, bo to jest w ogóle przeromana rzecz, ale jakiegoś takiego dłuższego, myślę, streama by się zrobił. Więc wtedy taka gierka jak najbardziej by, myślę, pasowała. Dajcie jakiegoś hardkorowego bossa, golema, coś, kurde, yeti, jakieś wielkie monstrum po prostu, żeby czuć było, że to faktycznie jest boss na coraz wyższym poziomie, że jest coraz trudniej, a nie jakąś papierdę kreli na setnym poziomie kotka i masz się bać. Zaczynamy rzeź, mam nadzieję. Okej. Okay. Dawaj. Kurde, ale go mam nadzieję, że go rozpizgam. Okej. Okay. Co się dzieje? Jak ja go rozpiskam? Drugi raz! Ten skill jest zaniebisty. Trzeci raz. Ło, cię panie! Czwarty raz! Nie spodziewałem się, że aż tak go rozjadę po prostu, nie? Nie wiem, ile razy go już pokonałem. 6-7. Dobra, skończyły nam się skille. Teraz już naprawdę jest ciężko. Zobaczcie, jak to teraz wolno leci. Nie wiem, czy teraz dam radę go pokonać. Ale jeszcze spróbuję uruchomić siłę mego palca i te 16 sekund wykorzystać, żeby go zjechać jeszcze raz, mieszać z błotem, zniszczyć totalnie. Kurde. O fuck, będzie ciężko. Nie dam rady. Nie ma opcji. Fuck. Dobra. Ale ja pierdzielę, co tu się działo naprawdę? To był najlepszy chyba, najlepsza strategia w tym momencie, żeby użyć tego i potem dopiero to mam 400... Nie widziałem liczb, które tutaj były naprawdę. Nie zwróciłem na to kompletnie uwagi. Byłem w szoku, jak żeśmy go zaczęli rozpizgiwać po prostu. Ale sobie zobaczę to potem na nagraniu. To było coś niesamowitego. 120 poziom. Masakra. Kolejna skrzyneczka do otwarcia. Kolejny bohater. Mercedes Duchess of Blades, dokładnie tak. Tak więc cóż, wychodzi na to, że to będzie na tyle w tym odcinku. Ja sobie tutaj na pewno będę jeszcze troszeczkę grał. Naprawdę uważam, że odcinek był mega, mega, mega udany. Mega przeskok w ogóle. Dzisiaj była totalna rozpierducha w tej grze. Jestem w nią mega, mega zajarany. Nie wiem, ile razy użyłem mega, ale to jest nieistotne. Mam nadzieję, że odcinek wam się jak najbardziej spodobał. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Wbijacie na Facebooka, Instagrama, wszystkie social media w opisie. Się z wami żegnam. Bicuś dla was i to na pewno nie jest ostatnie starcie z tą grą, ponieważ myślę, że jeszcze kiedyś się w niej zobaczymy. To tyle ode mnie. Trzymajcie się i cześć.